Bóg stworzył Ciebie z miłości do miłości, niezależnie od tego, co myślisz, co czujesz, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Bóg nie przestaje Ciebie kochać. Czasem tego nie doświadczamy, gdyż jesteśmy osobami grzesznymi, lecz jest dobra nowina. To Jezus Chrystus umarł za Ciebie i dla Ciebie zmartwychwstał, abyś mógł żyć prawdziwie wolny. Więc jeśli chcesz, powiedz teraz za mną: Jezu, ogłaszam Cię moim jedynym Zbawicielem i Panem. Proszę Cię o Twego Świętego Ducha, abyś mnie nim teraz namaścił, abyś prowadził mnie do wspólnoty prawdziwie żyjących. Amen.